Był sobie gość, który postanowił, że spełnieniem jego życiowych ambicji będzie praca w hucie w Katowicach. Pewnego dnia dyrektor huty odpowiedział na jego CV i zaprosił go na rozmowę kwalifikacyjną. Szczęśliwy gość stawił się na ową rozmowę, wszystko przebiega bezproblemowo i spokojnie. Posada w wymarzonej hucie coraz bliżej. Rozmowa z dyrektorem ma się już ku końcowi, podsuwa on naszemu bohaterowi umowę o pracę do podpisania. No wie pan, tu teraz będzie problem, bo ja nie umiem pisać. Mówi zmieszany gość. Co pan sobie wyobraża? Krzyczy zdenerwowany dyrektor. Chce pan pracować w naszej ekskluzywnej hucie i nie umie pan pisać? Nie ma mowy! Proszę odejść! 10 lat później, słoneczne Miami, przez miasto idzie nasz niedoszły pracownik huty w Katowicach w towarzystwie pięknej kobiety. Wchodzą razem do salonu jubilerskiego i mówi: wybierz co chcesz, kochanie. Po chwili podchodzi do lady z bransoletką i kolczykami. Kasjer mówi: razem będzie 150 tysięcy dolarów. Na to nasz bohater wyciąga 50 tysięcy z jednej kieszeni, jakieś tyle samo z drugiej, szarpie się ze skarpetą, żeby wyciągnąć resztę. Nie mógłby pan po prostu wypisać czeku? Mówi skonsternowany jubiler. Panie, gdybym ja umiał pisać, to bym pracował w hucie w Katowicach.